Cześć, jestem Michał z Happiness Mode. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o aparatach, a właściwie to porównamy dwa zestawy, a będzie to Sony A7 III z obiektywami Samyang 85-1.4 i Samyang 24-28 ze starym Canonem 60D z obiektywem Canon 18-135 ze światłem 3,5-5,6. Trochę świeci słońce, więc wiecie co, pozwolę sobie założyć okulary. Będzie mi zdecydowanie, o Jezus, ale ulga, dobra. Będzie mi zdecydowanie łatwiej opowiadać o tym, o czym mamy sobie dzisiaj pogadać. Dlaczego wybraliśmy taki temat? Wybraliśmy go dlatego, że dostajemy od Was sporo wiadomości, w których pytacie nas, jaki sprzęt kupić na początek, nie za miliony monet. Pytacie nas, jaki aparat robi dobre zdjęcia. Pamiętajcie, że aparat nigdy nie robi sam dobrych zdjęć, tylko fotograf robi zdjęcia za pomocą aparatu. Mówicie też, że macie stary sprzęt, którym nie da się zrobić dobrych, ostrych zdjęć, wszystkie wychodzą brzydkie. Więc porównamy dzisiaj dwa sprzęty. Jeden to będzie 10-letni Canon 60D, o którym wspomniałem przed chwilą, z obiektywem, który no, nie jest jakimś specjałem, jest bardzo ciemny, będzie trudno uzyskać płytką głębię ostrości. I super nowoczesnym aparatem Sony A7 III, który jest, można powiedzieć, sprzętem profesjonalnym i zobaczymy, czy różnice między zdjęciami z obu aparatów to jest jakaś dramatyczna przepaść. Żeby to sprawdzić, strzeliliśmy kilka takich przykładów bez napinki. Zrobiliśmy portrecik, zrobiliśmy taki tutaj okoliczny krajobraz i małą fotografię produktu. Zrobiliśmy to tylko po to, żeby porównać dwa przykłady, więc to nie są żadne szalone fotografie, ale zobaczycie sobie, jak wygląda takie zdjęcie strzelone z Canona i jak wygląda takie zdjęcie strzelone z Sony. Pożyczyliśmy tego Canona od naszych znajomych na Majorce. Jeżeli chodzi o body, to jak najbardziej jest to sprzęt, który można kupić i wykorzystać do nauki. Jeżeli chodzi o obiektyw, myślę, że zdecydowanie lepiej dla osoby początkującej będzie kupić jakąś 50 z fajnym światłem, czyli na przykład 50-1.8. To są obiektywy, które kosztują używane w zakresie od 300 do 500 zł, więc to jest naprawdę mały wydatek. A dzięki temu będziecie mogli uzyskać naprawdę super efekty i jeżeli chodzi o płytką głębię ostrości, z którą za chwilę będziemy sobie próbowali poradzić z obiektywem o przysłonie 5-6 w przypadku, który będziemy porównywać, więc jeżeli szukacie czegoś dla siebie, to bardziej celujcie w taką 50-1.8 niż w ten obiektyw, który porównujemy. My mamy na celu tylko pokazanie Wam, że starym body z przypadkowym obiektywem, który mamy akurat w tym momencie, uda się zrobić porównywalne zdjęcia do tych, które produkuje profesjonalny aparat za pomocą fotografa. Powiem tylko, że Sony to aparat pełnoklatkowy, czyli taki z dużą matrycą, większą niż Canon. Canon jest to aparat z matrycą APS-C. Ale mamy taką możliwość przełączenia naszego Sony w tryb APS-C. Dzięki temu będziemy mieli możliwość porównania tych dwóch aparatów dokładnie w takim samym, można powiedzieć, w takich samych warunkach. I teraz tak, będziemy je porównywać tylko na dwóch ogniskowych, na ogniskowej 24 mm i na ogniskowej 85 mm. Przy tych obiektywach ekwiwalent tych ogniskowych będzie wyższy. Ale jakby to nie będzie miało większego znaczenia, będziemy używać nazewnictwa, które będziecie widzieli na obiektywach. A tak jak mówiłem, w matryce i wpływ na ogniskową aparatu będziemy omawiać w osobnym odcinku. Więc śmiało możemy teraz przeskakiwać do testów. Zerknijmy sobie, jak to wygląda w przypadku portretu. Poznajcie też Malwkę, która będzie dzisiaj naszą modelką. Mamy dwa obiektywy. Spróbujemy osiągnąć rozmycie tła, czyli płytką głębię ostrości. Jeżeli nie wiecie, co to jest głębia ostrości albo macie problemy z parametrami ekspozycji, to zapraszam Was do odcinka, który nagraliśmy tydzień temu. Tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione. Minimalna przysłona przy ogniskowej 85 dla obiektywu Canona wynosi 5,6. To
przysłona, dzięki której nie jesteśmy w stanie za bardzo osiągnąć super pięknego bokehu, czyli rozmycia tła, ale za pomocą pewnych, jakby jeżeli spełnimy pewne warunki, to uda nam się uzyskać lekkie rozmycie. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli robicie takie zdjęcie, musicie znaleźć się jak najbliżej fotografowanego obiektu, w tym przypadku naszej malwki, no i musicie odsunąć obiekt od jak najdalej od tła. Dzięki temu to, co znajduje się za modelką, będzie lekko rozmyte. Zobaczcie sobie dokładnie, jak to wygląda na zdjęciu. Jeżeli mielibyście obiektyw taki, o którym wspominałem, 50-1.8, nie mielibyście żadnego problemu z tym, żeby to zdjęcie było bardziej artystyczne i żeby tło za modelką było naprawdę ładnie rozmazane. Tak jak widzicie na zdjęciu z Sony, tło jest bardziej miękkie i modelka jest bardziej obrysowana. To jest jakby efekt tego, że zastosowałem tutaj odrobinę niższą wartość przysłony. I moglibyście też taki efekt osiągnąć za pomocą właśnie takiego obiektywu, o którym przed chwilą wspomniałem. Dla utrwalenia jakby pokażę Wam tylko na przykładzie, tutaj malwka, za którą widzimy mur z kamieni. I mamy dwa przykłady, pierwszy z nich, kiedy malwa jest oparta. Widzimy, że każdy kamień jest ostry i poprzez to zdjęcie jest zupełnie płaskie, ponieważ malwina znajduje się praktycznie w tej samej płaszczyźnie ostrości. Natomiast na drugim zdjęciu, tak jak widzicie, malwa jest przesunięta do przodu i pomimo tego, że nie widać pięknego rozmycia tła, to widać znaczący podział między pierwszym a drugim planem, czyli na zdjęciu malwa jest ostra, a to, co jest za nią, jest leciutko rozmyte. I trzecie zdjęcie, które zostało wykonane aparatem Sony, ale to nie aparat zadecydował o tym, jak wygląda to zdjęcie, tylko obiektyw, którym wykorzystałem przysłonę 1.4, czyli jakby przysłona została otwarta maksymalnie i dzięki temu widzicie piękne rozmycie tła. Jeżeli będziecie mieć obiektyw bardzo jasny, to też będziecie mogli osiągnąć takie efekty. A teraz drugi przykład, krajobraz. Zeszliśmy sobie schodkami do najbliższej zatoczki. Pora jest zupełnie przypadkowa, zdjęcie jest strzelone tylko po to, żeby pokazać Wam, jak wyglądają różnice między jakością jednego i drugiego aparatu. Zerknijcie na oba zdjęcia. Oba zostały wykonane przy ogniskowej 24. Naprawdę nie widać tutaj wielkich różnic, jeżeli chodzi o jakość wykonania zdjęcia. Więc myślę, że to jest też element, który mocno rozwiewa wątpliwości wielu fotografów, że tylko super nowoczesne aparaty wykonują piękne zdjęcia, bo tak jak widzicie, to zdjęcie może nie jest super specjalne, ale jeżeli wykonalibyście zdjęcie o wschodzie słońca, czy o zachodzie, czy wyczekalibyście jakiś piękny moment świetlny nawet w tym miejscu, to zdjęcie byłoby tak samo dobre, używając Canona, który został wyprodukowany 10 lat temu, jak i Sony, który jest w miarę nowym aparatem. I tutaj mamy ostatnie zdjęcie, takie można powiedzieć pseudoproduktowe. Postawiłem po prostu obiektyw, użyłem jakiejś taśmy LED-owej świetlówki, żeby dodać trochę światła. I zobaczcie, jak wygląda efekt pracy jednego i drugiego sprzętu. Dodałem tylko trochę światła po to, żeby pokazać Wam, że jesteśmy w stanie zrobić jednym i drugim obiektywem fajne zdjęcie. Wykorzystałem tutaj ogniskową 85, przysłona to 5.6 i dopiero w momencie, w którym przybliżymy, nie wiem, czy przy kompresji YouTube'a będzie to dobrze widać, w każdym razie na oryginalnych zdjęciu widać, że dopiero na dużym zbliżeniu na zdjęciu Canona brakuje trochę detali. Ale w dobie mediów społecznościowych, kiedy reklamy najczęściej pojawiają się na Facebooku, Instagramie, naprawdę te różnice nie są widoczne. Jeżeli będziecie kiedyś pracować profesjonalnie i tworzyć jakieś sesje produktowe na billboardy, może wtedy będzie warto zadbać o takie detale, ale do nauki naprawdę to jest sprzęt, który absolutnie wystarczy do tego, żeby zrobić przyzwoite zdjęcie, które będzie miało określoną jakość. Tak jak widzicie, różnice nie są dramatyczne. Pomimo tego, że Sony wyprzedza Canona 60D o kilka klas, to zdjęcia są porównywalne. Dopiero jeżeli zbliżymy je mocniej, widzimy braki w detalach, ale to wszystko.
Dlaczego zatem Sony jest 11 razy droższy niż zestaw Canona na ten moment? A dlatego, że Sony jest to sprzęt profesjonalny, sprzęt, którego używają profesjonaliści. Sprzęt, który nie dołoży nam problemów, jeżeli to my nie popełnimy błędów. To sprzęt, który potrafi pracować w trudnych warunkach, który pomoże nam, jeżeli zabraknie nam światła. Natomiast no, na ten moment na Canona nie moglibyśmy liczyć w takich warunkach i to jest ten element. Dlatego dla osób początkujących to nie będzie miało znaczenia, wręcz będzie to, mam wrażenie, duży plus, bo nauczymy się jeszcze bardziej, jeszcze mocniej kontrolować to, co robimy. Będziemy musieli się przyłożyć trochę bardziej do tego, żeby znaleźć odpowiedni punkt ostrości. Będziemy musieli powalczyć o ustawienia. Jeżeli nauczycie się dobrze fotografować na tańszym sprzęcie, przesiadka na wyższe modele będzie dla Was czymś bardzo fajnym, a zawsze będziecie mieć świadomość tego, że to Wy macie kontrolę nad tym, co się dzieje, a nie automat. O, chyba nam zaszło trochę słońce, więc spróbuję pożegnać się. Nie, jednak nie zaszło. Jednak się pożegnam w okularach. Mam nadzieję, że te materiały są dla Was wartościowe. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach albo na naszej grupie na Facebooku, do której Was zapraszam. Fotografia, jak zacząć. Przygotowaliśmy dla Was też projekt, który nazywa się Happiness Academy. To jest projekt dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią. Co tydzień wysyłamy dla Was dawkę świeżej wiedzy z zakresu fotografii, więc zapraszam do zapisu. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do zobaczyska.